fantastyczna sceneria, a teraz czekam na Marcina Antipisa i razem z Malinowym lecimy na kopanko. Już się nie mogę doczekać tego. Ha! I startujemy podwale 19. I co, pierwsze wykopki? W Polsce nareszcie Marcin przyjechał. Zaraz będzie Malinowy. Zaraz będzie Malinowy. Oświecimy. I zaczynamy. I zaczynamy. Dzisiaj pogoda. Zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli. Kurczę, bo po tylu dniach mrozu. W lewo. Ale nie zrażamy się. Ale kolega wielebny mówił, że był 3 dni temu i można kopać. Tak. Także. Pozdrawiamy oczywiście Robercika, bo chciał z nami jechać, ale praca go zatrzymała. No, także oglądajcie relacje. Jest i Malinowy. To jest złoto. No, to takie... jest złoto od naszego dobrodzieja. Pomarańczowe złoto. Jak nie kiełbasika. Ojej. To kawior z łososika. Ale taki jak pierwszy fancik. Nie wiem, czy to kawałek plomby, czy nie kawałek plomby, ale chyba kawałek plomby. Eko. Pierwszy polmos husari. Drugi sygnał. Ale coś się dzieje. Nie tak jak na angielskiej ziemi. Proszę, ja was teraz wpadło jakieś okucie od szafki, od jakiejś szuflady, od czegoś takiego. O. Zobaczcie. 5 minut na polu. Tam Marcin przez chwilę jakąś kopiejkę trafił. Także jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Malinowy. Marcin. I lecimy. No i następny fant, jakiś guziczek zgięty. Co prawda zdezelowany. Chyba guzik. Na 99% był to guzik. Jest następny fant. Myślałem na początku, że to guzik. Tutaj to jak guzik taki zaokrąglony, ale tu jest płaski. Nie wiem. Nie ma wody. I nie wiem, czy coś tutaj jest, ale możliwe. Pokaż Maciej. O, jest napój bezalkoholowy. Niestety się jeździ się. O, no kopiejeczka, pół kopiejki chyba. Nie, to jest jedno. Guzik. Guzik chyba ma orzełka, ale jest strasznie zjedzony. Coś jest na nim, ale to... Oj, panie. Dwie monetki masz na nim. To carski. Carski. A, to kulka chyba muszkiet, bo trochę a duża nasz kurwa. Na tu też. A ty Malinowy? Trąbka. I to o tej coś mnie zastanawia, nie wiem co to jest, nie? Nie. To jest kawałek jakiś, kurde. No jakiś wytopek. No masz rację, co caraczek, bo widać tu tarczy. Tak. Nie wiem co to jest, nie? Ale miedziucha. Też chyba jakieś kopiejki. Całkiem możliwe, ale... No widzę, że coś tam macie. Ta odszedł. No. Ale z jakimś tutaj widzisz. Coś tutaj się pokazuje. No i zajazd płaski, nie? Nie będzie płaski chyba. No i chyba może nie być płaski. To zobaczysz. To może być staraczek. Ale... Ta, ta. Z tej strony. Jakieś coś... Coś zagramanicznego, no. Ta, od razu widać. Zachodnia Europa. Jest pierwsza krągłość, ale straszliwy zajazd. Nie ma szans zobaczyć, co to jest. No, obstawiałbym kopiejkę, chociaż troszeczkę gruba. No nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze. Jak zwykle w takich warunkach jest ciężko cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ale może jakieś podsumowanie nagram, to zobaczycie. A, no jest pierwsza kulka. Pierwsza kulka. Oczywiście dziękuję Marko za wypożyczenie sprzętu. Ty we Włoszech na plaży kopiesz, a ja twoim dełusikiem mam przyjemność kopać na polskiej ziemi.
Dziękuję Ci bardzo. Pozdrowienia dla całej warszawskiej ferajny. 27 się widzimy. Widzimy się wszyscy. Mam nadzieję. Guziczek, a w zasadzie to, co po nim pozostało. Ogryzek. Niestety. Ale jest. Ale jest. Marcin. Pogoda nas nie rozpieszcza. Fajnie jest. NW. Teraz coś ciekawego wpadło. Mi to kształtem przypomina taką... Tu jest ucho. Tu jest dziubek. Tu jest podstawa. Taką sosierkę mam. Ale nie mam pojęcia, co to jest. Zobaczcie. Nie mam szczoteczki takiej jakiejś. Jestem nieprzygotowany do końca. Ale się cieszę, że w ogóle kopię. Tu jakieś... No coś ciekawego. W tych warunkach myślałem, że to kawałek jakiegoś odłamka, ale nie. Tu ewidentnie jakieś zdobienia są. Tłoczone coś. W patynce. No coś tu jest. Jakaś ozdóbka, jakieś... No nie mam pojęcia. Umyję. Umyję w domu i na pewno Wam pokażę. Zobaczymy. Ale gile latają. Pokaż. Kopiejka, pół kopiejki. Pół kopiejki, tak. No, pół kopiejki. Złoto. 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 I mamy, ja już rozszyfrowałem, to jest piątka międzywojnie. O, widzicie? Tutaj kto kojarzy, o. No wszystko do wyczyszczenia. Ale to jest bardzo charakterystyczne. Więc damy radę. Damy radę. No przyjemnie, coś się dzieje, coś się dzieje. O. I zobaczcie, na 100%, ta rosyjska. Ta carska. Tak, 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 tak. Jest, odznaka, kurde. Jest nas trzech i żaden, no, oczywiście nie ma. Marcin kopiejka. Nie wiem, co to jest. Tak, ta jest. No to gratulacje. No. Ładna oznaka, bardzo ładna. Zobacz. Na ciepło teraz wyprostować. Nie, już na ciepło. No, ale jest. Bardzo ładna. Nawet w niezłym szczęściu cała jest tylko pogięta. No to jest petarda. No. To trzymaj, Marcin, bo ja to nie zbieram. Co? No weź sobie, oczyścisz i wy zdjęcie mi. No pewnie, że nie. No, że to trochę pod... No, tylko zdjęcie mi wyślij, że mógł im... A nawet ma te... Pokazał, no. Żabski z tyłu. Bardzo fajnie. Dobra. Taki sygnał, powiem Ci, średni. No. Też mogła leżeć jakoś dziwnie. No. Nie na płasko. No i dobrze. No. A po odznace wpadł na parstek. Cały, trochę spłaszczony, ale jest. Co tu masz? Patynka? Kopiejka? Ten, nie. Nie? Sas. Sap. Tak? Zobacz, masz tutaj te herby. A, tak. Tak, 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 tak. Tak. Pokaż jeszcze raz. Coś trzech nas i szczotki nie mamy. Coś starszego się trafiło w końcu. Stanisław August. Ty, ale... Czy on tu ma zdobienia, ten... Weź go tutaj na dole. Bo już w tym błocie to... Do taszy rzucę. Jaki ładny, kurde. Nie, zwykły tam. No, ale jest na parsteczek.
Absolutnie. Złoto jest dramatyczne. No. Ale chociaż coś się dzieje, nie? Coś się dzieje. No. Ale tutaj bliżej ulicy jest. Malinowy gdzieś tam. Jest więcej fantów. A, widać go, widać. Widać. Patrzcie, nawet się cieszymy Boratynką pogoń. Stan, kurde, agonia. Nie, ty, ja ci powiem, że jak wyczyścisz, to jeszcze tam coś odczytasz. Ja na pewno Boratynki nie będę czyścił. Pewnie 1666. Zapewne. Boratynki to ja nie będę czyścił. No, czyścić. Ja do słoika i... Tak, niech sobie leżą w słoik. Mamy dzisiaj w akcji. Co tak. Prawda we trzech, ale tak zwane NW zobowiązuje. A kurde, pewnie. Co ty tam masz? Ja to same śmieci oprócz... Pokaż mu tą odznakę, bo on... Ty znalazłeś taką chyba na... Tam, tak, tak. W lesie, nie? Co kurwa... Śmieciowisko. Jakieś... Coś od czegoś. No. Jakieś kurde, wiesz, do weryfikacji. Ja znalazłem jeszcze jakąś taką, jako zdobę, jak coś. O, guziczek, no. Tutaj guziczek. Zobacz. A, mam. To dokładnie no. Taki sam. To jest tak, druga wojna, nie? Czy, tak. Czy pierwsza? Pierwsza. Malinowy. Wiesz co? Bo ja nie kojarzę. Kurczę. Ale to chyba strzelecka, nie? Tak, tak. Nie wiem, czy to nie jest ten okres właśnie międzywojnia. Ale to radzieckie, nie? Radzieckie. No. Jakieś takie zajazdy. Aha. Jakieś coś od czegoś. Ale ładna łatynka. Tu jakiś guzik. Kurde guziczek. To jestem ciekaw. Coś no moneta tu... jakaś. Nie, to nie. Sreberkiem jakim zajeżdża. Nie. Nie, to nie będzie to. Nie chciałem tego szorować, bo tu miedziucha z tej strony już wychodzi, nie? Jakiś tam szkapleżyk. Posrebrzany, nie? Także to. Tu jeszcze coś od czegoś. Ale dość ciężkie. No. I takie. Widzisz? No. Kolejny guziczek, płaściutki. A później będziemy zbierali go. Tak, a no to już było. No i kurwa, to wszystko, no. Śmieci. Zobacz te dwie rzeczy. Ta i ta. O kurwa. Jak sosierka, nie? No. Nie przeklinaj. A tutaj z tego to coś ciekawego wyjdzie. Tylko to tu ładna patyna jakaś. Wyszerować. Tak, to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. A to człowieku, jak się śmiejemy, lampa Ladyna. Gdzie? Po masu, dawaj Euro Jackpota jakiegoś, kurczę. Dawaj, wychodź tutaj. Widać, że palec masz wprawiony. Palec przedalec. No jak, trzymaj. No to jest ciekawe. No to ładna patynka jest, to nie wiem, czy to jakiś herb, czy coś, wiesz. Kurde. Jeszcze ten zaworek od samowaru. Cyra i Świeniczek. Tu zajechany, ale... Cesarstwo jeden. Jest. A który rok? Weź zobacz. Co? Też szczotki nie masz? Nie mam. Tysiąc... Nie, bo to... Nie wiem. Trzeba do... Ale jaka ładna patynka. Ładna patynka. No. Pójdzie. Jest i Landara. Sztuciec. Łycha jak się masz. Tym razem. Ale błoto. Mówię, już się powtarzam. Jak oni to brali? Jedli z tego. Jedna łyżka pół miski. Jest plomba tym razem. Ołowiana. Radziecka. Czy nie radziecka? Jakaś. A to się zaczynają plomby, to będzie tego. Tutaj niedaleko mam takie pole plombowe, że już nie chce mi się schylać. Z łóżeczkiem, no. Ale zobacz jaki rancik. Ładny. Trochę patynka zeszła, ale fajnie. Bardzo ładny. Chodź patynka, zobacz. Jest pół kopiejki. Ale znowu zajeździk. Który rok?
No nie odczytam niestety. Niestety. Nie? No. Panowie, nie ma tak, że jest mróz. Nie ma tak, że jest zima. Jest tylko jedno. Leń w dupie i niechciejstwo. Także panowie, zapierdalać na pola, bo fanty się same nie wykopią. No. Warszawska ferajna. Tak, NW. I tyle w temacie. Tak.